Jednak jak przebiegają przygotowania do gali? Bardzo dobrze. Już jestem w takim sztosie, że mógłbym walczyć choćby jutro, a to jeszcze, wiesz, dopiero powiedzmy połowa drogi, także ta forma jeszcze wystrzeli 3 razy wyżej, także jestem na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony. Jeżeli nic się złego odpukać nie przytrafi, to naprawdę będzie sztosik mego. Znasz już rywala, tak? Miałeś okazję pewnie go trochę prześledzić. Masz już jakieś jego słabe punkty? Rozmawiałeś o tym z trenerem? No, znamy jego silne punkty, znamy jego słabe punkty. Wiadomo, że to jest jednowymiarowy zawodnik. Jego główną bronią są mocne uderzenia, mocne kopnięcia. I to jest jego najmocniejsza strona. Wiemy więcej, jakich kombinacji używa, gdzie szuka luki. No i wiemy też jego słowa. Wiadomo, że parter i zapasy nie jest jakimś laikiem, ale wiemy, że to jest jego najsłabsza strona. No, ja tam cały czas mówię, że podejmę z nim walkę w stójce, bo wiadomo, no, jak będę cała po głowie za bardzo, no to nie będę brnął w to bez sensu, tylko będę szukał gdzieś na pewno balenia, ale walka zaczyna się w stójce i tam będę szukał rozwiązania. Czyli jest generalnie radość z przygotowań, czujesz, że walka w Polsce, w tej walce wieczoru to jest to, o czym marzyłeś? No wiadomo, bo każdy zawodnik, wiesz, na moim, który trenuje ten sport, chce dostać się do UFC, do najlepszej organizacji na świecie i jeszcze zawalczyć na swoim terenie, no to wiesz, marzenia się spełniają, tylko trzeba głęboko w nie wierzyć i walczyć o nie. No, pokazałeś drogę, teraz Joasia Jędrzejczyk też duża szansa w UFC, powiedz. UFC zadomowi się w Polsce? Czy jest szansa na to, że będziemy oglądali więcej gal niż jedną? Wiesz co, no to wszystko zależy od kibiców tak naprawdę. Jeżeli dopiszą, przyjdą, no bo wiadomo, no, jeżeli hala nie będzie wyprzedana, no to nie będą wracać. Także to dużo zależy też od tego. No ja mam nadzieję, że jednak kibice przyjdą, dopiszą i że będziemy mieli to UFC częściej w Polsce. Tutaj działania promocyjne są mocno już zakrojone ze strony UFC. Ty byłeś teraz niedawno w Londynie, tak? W ogóle generalnie troszkę podróżujesz jakby z promocją gali, tak? No tak, no taki mam jakiś... No nie, jest od promocji, tylko jacyś tam ludzie są, no i tak to robią, ja się muszę dostosować. Na szczęście tylko 2 dni w Londynie, także nie wybiło mnie jakoś z treningu. No teraz lecimy do Krakowa, ale to już jest jakby na moim terenie w Polsce, także łatwiej zorganizować sobie trening w innym mieście. Także nie wybije mnie to też właśnie. Jeszcze na chwilę wrócę do treningów. Powiedz, na jakim etapie teraz są? Co w tej chwili przerabiasz? Wiesz co, no jeszcze robię troszeczkę siły wytrzymałościowej. No i dużo zadaniówek, dużo sparingów już się zaczynają. No jeszcze nie są to jakby te najczęstsze sparingi, ale już się wprowadzam pomału właśnie w taką robotę typowo zadaniowo-sparingową. Dzięki wielkie. Dzięki.